Dzień dobry, bardzo, bardzo serdecznie ludziska, witamy w całkowicie znowu, ale zajebiście. Znowu nowym SCP i dzisiaj sobie gramy w kolejną nową wersję zrobioną przez Azusa. Naprawdę już nie nadążamy z nowościami od lutego, naprawdę to się tak zmieniło, nie do poznania, ale dobrze, jak to teraz wygląda? Jest nowy system broni, jest inny addon na bronie, tutaj mamy amunicję, musimy ją zbierać, jak klikniemy C, to mamy w pizdu tutaj różnych rzeczy do zmiany i w ogóle ja dodateczków. Sobie ulepszam właśnie. Ja sobie też ulepszam. Recoil, movement speed, ja pierdykam. Magazyn, quad, reload pięknie. Speed. Max. Patrz jak sobie ulepszyłem swoją broń. Heheszki. Poczekaj. Mam laserek. A który to jest laserek? Laserek to są przy celownikach. Który tam wybrałeś? Akurat ja wybrałem dokładnie ten przedostatni. Short dot, ale masz wielki łeb. Ja pierdykam. Dobra, nie ma co tego pokaż brać. Pokaż swój identyfikator. Poczekaj, ja to zmieniam. Jestem Harlow Vlad. Increases urodziłem damage. Się w 1946 roku. Ale jestem wolny. Increases recoil. Movement. Dobra, ja tak zostawiam. Człowieku! Człowieku! Co to jest? Dawaj identyfikator. Już. Jak się nazywasz? Ja się nazywam Karlow Vlad. Każdy z nas, bo to jest to samo. BR kurde. Time Round na 1500 i oczywiście ULX Aircon na początku, BR Life Colors sobie wezmę. I chyba a to jest wszystko. Mam kartę czwartą. Słuchaj, amunicję mam wziąłeś? Pełną. Czekaj, przeładuję se. Tak, dobra. Też przeładowałem, mam 60, mam 60 w magazynku na samym początku. Chwila. Nie mogę już wziąć. Bo maksymalnie 540. Dobra. Czy tutaj jakoś się zmieniły te klasy? Mam poziom 42. Jaki ty jesteś zwyrolski, Chucken, z tym poziomem? Ja 79. Dobra, mam kartę. Sam czwórkę. Chciałeś, bym miał taki level. Ej, nie wiem, czy z tą. Masz pecha. Ja szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy z tą bronią łazić, ale ja połażę. Idziemy do zbrojni? Możemy. Ja pierdykam, ale to ja się zmieniło teraz. Dobrą broń. To się teraz tak. Ja to robię, czekaj. Ty jak ja kucano, to lepszy ten. Człowieku, to jest najlepszy addon od broni do Garry's Moda, tak bardzo zaawansowany, no. W sensie najlepszy. Chodzi mi o to, że zupełnie to jest inaczej niż Half-Life'owymi brońmi, z CS-owymi brońmi, to jest po prostu żywcem wyciągnięte z jakiejś gry. To jest gry. Bardziej wyciągnięte chyba z koda. Tak, ten addon wraz z jakimiś dodatkami do broni, on ma już naprawdę wiele lat, ale twórca chyba nawet do teraz to edytuje. Nie wiem, czy Azus zdecydował się na sporą ilość broni czy coś, no ale patrząc po ilości dodatków, wow. Ale to patrz, jak strzelasz, to do góry. Jaką ty masz? To jest AR-15. Ja mam FN Skarha. No to chyba, jaj, słuchaj, przez drzwi można strzelać, można skanować przez no, drzwi można i takie krótkie ściany, to jest dobre. Azus mówi, że tak ma być, ale kurde. I dobrze. A z kim jest reszta? A właśnie, z kim my w ogóle gramy? Razem? Mystako, Kocu, Kamu, Gramy z Mystako, Hubert, Kocu, Kamu, Kamieniem i Hubertem. I Kamień do nas dołączył, do ekipki i sobie broni pana jest. What the fuck? What? What? Nie mogę podnieść tego szybka, wziąć, ale wyrzuca się Q, te? No tak. A będę miał dalej, tak. O Jezu, a ja nie chcę tego. Co dobra, mi wzięło? Ja sobie wziąłem shotguna. Nie, ja wolę tamto. Ja będę shotgunem chodził. Shotgun jest. Słuchaj, jak wyrzucisz, to masz dalej upgrade, to zapisuje się w broni. No super wiem. Stary! Ale pięknie, tylko boję się, że runda się szybko skończy, ale dobra. To jest teraz. Azus, proszę cię, nie dodawaj na razie żadnych rzeczy do SCP. Zostawmy tak jak dobra. Jest, bo naprawdę ja już nie ogarniam wszystkiego. 5. Jezu. 6. 4. Idziesz? 2. Czekaj, ulepszam sobie shotguna. Dobra, ja już tutaj trochę pójdę pootwierać drzwi. R. Już nie mam bujania na boki. To jest dobre. Pewnie przez ten system broni, inaczej się zupełnie z broń mi chodzi. Kamu słyszę. Jak to? Kamu widzę jakby gadała na tym, przez grę. Kim ona może być? Ja nie widziałem. Nie wiem, ja sądzę, że D. D? Cholera, to mamy problem, bo teraz nie ma za bardzo ukrywania się za ścianą. Idź. Ale wiesz o tym? Wiem. A jest ludziska inny system dropu broni. Zupełnie inny system dropu broni.
Znaczy, tfu, kart, przepraszam, naprawdę, Jezu, już sam nie ogarnię, kart. Tylko patrz, wiesz, tam. Karty mogą się w naprawdę losowych miejscach teraz pojawiać i to różne wartości. Chyba kamień raz znalazł piątkę. Stary. Kurde, ja mam ulepszonego subgana. To ja. Dobra, tam jest czysto. Tu twoja latarka, okej. Ja pierdykam. Bo u mnie jest ciemno. Specjalnie. O! Jednostki, już ktoś zginął? Nie gadaj, że 1.7.3 tam było. Siema. Czekaj chwilę, bo jeszcze miał pytanie obiekt SCP. Obiekt SCP okay. Miał pytanie. Są dwa! Są dwa obiekty. SCP czy jak? Siema. Ja było SCP, a jeden. Jak wyście zginęli? Ja cię kamień tylko jest, gadała. SCP to jest Misiek, nie? Ogólnie. Tak, Misiek mnie zabił. Oj. I w ogóle ja tutaj nie mam połowy ścian. Kamo, ja a bo widok, musisz sobie relognąć. Dobra, powiedz coś, Kamo. Co? Musisz wyjść i wejść z serwera. Tak, no, ale to ja wchodzę. Też miał taki sam błąd. Kontroluję teraz otwarty. Nie wiem, czy wiecie, żeby otworzyć, żeby wyjść z tego, żeby wejść i wyjść z placówki, potrzebuję karta poziomu 5. Piątego? Piątego? Tak. No, jako MTF mam całkowity bez sensu, ale przynajmniej trochę dłużej będą musieli ludzie w obszarce czekać. Więc to jest bez sensu, bo ludzie muszą długo czekać w obszarce. Chcesz iść pierwszy? Nie dało mi amunicji do broni. Bo musisz wziąć. No możesz sobie wziąć, po prawej masz. Jak po prawej mam? Można to włączyć? Zaraz tam wejdę. Masz szukloje, Zamo. O, szajze. Ludzie, dajcie nam się skupić. My tu jesteśmy w placówce i chodzimy w dwójkę. Powiem wam tak, bronie są niesamowicie super. Tu będą takie taktyki teraz odwalane. Te upgrade'y do broni. Pod C macie upgrade'y do broni od razu. Jak się zlodujesz M-kę, to możesz sobie zlodować jeszcze raz. Ja muszę wrócić. Albo chociaż musimy pójść tam, bo ja nie mam amunicji. Azus pisze, że tak. Zmieniłem broń. Że zmieniłem musi broń i amunicji nie wziąłem, facepalm. Ups, zmieniłeś broń, ja dalej słucham. Czekaj, dobra, ja jadę gate'em, a ja mam zostawiam gate'a bio, zawołałem wam windę, żebyście mieli żołnierzy. Dobra, to wracamy do safe containment. Dobra, to ty wracaj, a ja pójdę naprzód w razie czego ekspedycja, bo jeszcze skłamy z jakby oni byli CI, to będę krzyczał. Dobra. Nie jesteśmy CI. Nie jesteście, tak. No nie. Nie wiem, czy mam ufać, czy nie, bo gdzie zawsze... Gdzie jest, bo to widać identyfikatorem. Wychodzę właśnie z gate'a z identyfikatorem. Ja jestem mam kartę w piątkę. Containment. Mam kartę piątkę. No my wszyscy ale, mamy piątkę. A słuchajcie, no właśnie, bo wcześniej kamień znalazł piątkę tak out of nowhere, czyli aha, można nawet piątkę znaleźć. Na rzecz, bo właśnie, jeżeli ktoś zginie, to przychodzi tam, nie wiem, do spektatora i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś się zespi jako ten CI, to nadal udaje martwego, bo jeżeli wbijam MTF, jak teraz widzicie na czacie, to zaczynają jednostki wkraczają do środka. Bo w sumie tak, CIA nie wbi... ten, CIA nie słychać. CIA no. Wyskać jak wbijają. Dobra, ja tu jestem za tobą teraz aktualnie, czekam. O, cześć. No dobra, to jest ja czekamy kogoś. Pokaż. Do identyfikatora. Ja pierdykam, naprawdę. Nazywam się Harlow Vlad. Szczerze, ja jeszcze będę gubił z tymi broniami, ale będziemy próbować różnych broni, bo nie ma żadnych starych, prawda? Ty jesteś ten Harlow Vlad, czy jesteś pewnie zdradcą, podrobiłeś mój dokument. Jak wam się podobają bronie? Mi się mega podobają, ale kurde, nie wiem jaką teraz tutaj wybrać, dobra, ja może wyjdę jakoś pełne. Heavy. Ja mam jeszcze nie wiem, co ja mam o tym myśleć w ogóle. Zupełnie inaczej się gra, jest tutaj za dużo, bardzo dużo statystyk. To nie jest shotgun? Really? Dobra, gdzie jest Misiek? Misiek chyba nie wyszedł z laboratorium. Z light containment. Ej, dobra, właśnie z broni sobie zrobiłem wiertarkę taką. No co? Ja chcę shotgun. Tak też się da. A zapiszą się te upgrade'y, czy nie? Te upgrade'y do broni się zapiszą, czy nie? Możesz sobie chyba... Tak, tej chwili. Jeden jeszcze. Preset, co są presetsy? Weapon stats pod F2. A, pod F2 się włącza jeszcze ten. Amount of rounds. What? Ile statystyk? Damage per mag, damage per second, effective range, damage fall off, fire rate, hip speed, aim accuracy, clamp speed. Presety. No tak. Pozdro od Gavena, dzięki Gaven za rajdę, pozdrawiam serdecznie, dzięki wielkie. Moje teraz opóźnieniem czytałem, mam nadzieję, że ty jeszcze jesteś. Przepraszam, coś tutaj modyfikowałem aktualnie. On tam jest? Ale już Koco chyba nie żyje. Był Misiek, był Misiek i strzeliłem w niego raz i zginął na miejscu od razu. Co? Dobra, ja wiem jak ogarnąć presety. Dobra, to idź na spek. Wchodzicie do C i klikacie F3 i klikacie 1, koniec! O, wygraliśmy. Koniec. No. Kamień, co się stało? Kamień, zostało?
Ja miałem 70, ale ja miałem nadzieję, że ty ogarnułeś, że chcę się z tobą dogadać, ale nie, ten zaczął strzelać. Z naukowcem ja się nie dogadasz. Ale a gdyby piękne. Nie to, to o, był pięknie, dawno, nie? Żeby pięknie, się pięknie, pięknie. O, Robert. Oj, dałeś mi okazję, troszkę wykorzystałem. Dobra, to idziemy do swoich kanałów. Dobra. Dobra. W sumie ja zostaję na Epsilonie. Czy to jest podobnie? Kocu do nau... Aha, kocu... Do obserwatorów? Co to się odwaliło? Pewnie kocu nie przeszedł jeszcze. Kocu, czemu ty w obserwatorach? Halo? To Garry's Mod. Aha. Super, kocu. Dobra, mam całe ja ammo. Ludzie pytają mnie, czy to jest moja gra, co to jest, nie? Ale to jest, nie wiem, to jest Garry's Mod. Warto przeczytać na przykład coś takiego, co się nazywa, nie fuck wiem, w filmiku. Nie, ogółem ludziska ze streama i z filmu. To jest Garry's Mod z wieloma update'ami. Jest trochę poprawiona mapa, ale przede wszystkim jest inny add-on na bronie. Tu są naprawdę różne bronie. O Jezu, ile upgrade'ów do tej broni. Chodź, spierdzielamy. Ej, robimy szybkiego rusha przecież, typie. Ale control room. Nie trzeba control rooma otwierać. Lecimy na pałę szybko, by jak najszybciej tylko żeby się dostać do tych. To idź. Dobra, to idę sam. Już zaraz dojdę. Na spokojnie, na luzie. To dobra. I szybko jeszcze. Celownik laserowy, o stary, można rodzaj amunicji. Recoil. Aha, dobra, to już się nie sprit, grip. Deploy. Ja pierdykam, ale będzie ogarniania tego. Okay. Potem sobie ogarniesz. W ogóle nie możesz tak samo zapisać swoje presety ulubione, nie? No właśnie o tym mówiłem, pod F3. Save moje 1. Dzięki Dominik za donata. Dzisiaj prawdopodobnie, no nie wiem, może jeszcze pod koniec zrobimy sobie albo space, albo tworzenie gry. Ale póki co nie jestem do końca pewien. Na pewno będzie jeszcze dzisiaj przez jakiś czas ten słuchaj, przez drzwi można strzelać też. No można strzelać przez ściany ogólnie, przez wszystko. Ale ciekawe jak bardzo przez ściany, czy przez wszystkie, że można zabić z jednego końca mapy, czy tylko przez jedną warstwę. To by było głupie, nie? Tak wyajmić sobie jedno miejsce tam, gdzie są NTF-y i strzelać w to miejsce. A postrzelam. Czy zagrasz z widzami w Garry's Moda, raczej nie zagram z widzami w Garry's Moda? Jak zmienić semi-auto na full auto? Szczerze? Azus, jak zmienić semi-auto na auto? Full auto. Ja pierdykam, ten odcinek to będzie zapoznawanie broni, naprawdę. A zauważyłeś, że przez te bronie się tak wolno chodzi? Czyli jak w CS-ie, warto chodzić z pałką. Mam klasę D. E plus R. Stój. Możesz zmienić E plus R, klikasz kombinację, ja już biegnę. Bronie mają, czy nie? Za mną, szybko! Idź szybko za mną! Jestem przy Tesli! Kurde! Gdzie jesteście? Czekaj! Gdzie jesteście? What the fuck, Teslu głupia. O! On widzi ten celownik. Kurda! Co za... Nie! Co to było? Czemu... Oni współpracują... What the fuck? Co tam się odwaliło? Hubert. Już nigdy nie zaufam klasie D. Bo to było takie poczekaj, nie zabijaj mnie, pójdę na was kanał. Po czym przyszedł Estepek i tyle było z mojego czekania. Aha, czyli współpracują ze sobą? Mhm. A kto nie żyje, bo mi tutaj action zasłania? Kto jeszcze nie żyje? Bo jest ich chyba 5. No, nie żyjemy tylko my. Ja pierdykam, czyli nas wyruchali, cała klasa D nas wyruchała. Tak, cała klasa D, jest sam medic kontra cała reszta.
A kto jest medykiem? Nie gadaj, że pan Kamyczek. Mystako. Mystako zawsze jest medykiem. On jest najczęściej osobą, która jest zawsze medykiem praktycznie, nie? A jestem najczęściej MTF-em. I zaraz tak ponownie będzie, bo Kamyczek znowu jest STP-kiem. Ja jestem często klasą D. Ty, ja widzę dwie bronie. W sensie obserwuję ja też, tutaj... Ale tylko na medyku. Tylko na medyku widać dwie bronie. Aż zobaczę sobie. Na SCP nie można patrzeć. Wiem, że nie można patrzeć. Odwróciłem się od niego, ale to jest tak, że nawet jak się na niego nie patrzymy, to jeszcze przez sekundę jakby biega. Jest brane pod uwagę, że my się na niego patrzymy, nie? Czyli jeżeli się na niego spojrzymy tylko na moment, to nadal on przez sekundę może się poruszać szybciej. Ja pierdykam, ale będzie ogarnianie broni. Ale będzie ogarnianie. O, kocu! Czemu nie ma Maxa? Bo Max się rozchorował. Zdrówka Maxowi. Co to się dzieje z tymi broniami? Okej, otworzone jest to. Oni potrzebują karty piątki i to jest śmieszne trochę. To do tego czasu, kurde, gdyby tak... Zamknęli się. Gdyby tak na przykład SCP-ek nie pomyślał o tym, że tylko jedna osoba mu się przyda, bo on sam w sobie daje też radę dość sporo rzeczy zrobić. On ubije ich sam. To byśmy na przykład mogli mieć kolejną osobę w naszych jednostkach MTF. Dobra, możemy to siedzieć. Jak to do Epsilonu? My... Aha, co? Tak, bo ty jesteś my jesteśmy i tak razem. Hops, 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 CI, nie? Teraz. Nie, MTF, MTF. Dobra. Czy ja o czymś nie wiem? Nie, bo tak nie chciałeś wyjść, to ja myślałem, że ty zostałeś szpiegiem CI, dlatego po prostu nie chcesz przejść na kanał Epsilonu. Znowu upgrade do broni. Ale nie, w sumie była informacja na ten temat. Dobra, to chodź na kanał Epsilonu, żeby oni pewno mogli do nas dobić. Dobra, to już zaraz. Halo? Halo. Aha, czyli się nie zapisują te nasze zapisane bronie. Nie, zapisują. Zapisują się, ale musisz sobie ustawić w presetach. Aha. Presetach znaczy się. F3. O Jezu, to jest ta broń. I chcemy to nazwać sobie MTF. F3 wybierasz i idziesz z tą bronią. O Jezu, to jest ta broń. Dajcie identyfikatorem. Spoczko. To jest za broń M16 czy co? No to jest AR-15, przynajmniej ja mam. Obst, ale w sensie przynajmniej. To takie co wygląda trochę jak MK. Dobra, AR-15 daj sobie nazwę. To jest AR-15, no. Dobra, czy ja mam dobre te... A słuchaj, kocu, to jak w CS-ie. Nie chodzisz z bronią, chodzisz z nożem, czyli tutaj chodzisz z pałką, żeby biegać szybciej. Wiem. Ja chcę inny celownik. Bright Retackle to is aim. Nie no, ten jest bez sensu. Dobra. 492 dołącz do nas. Increases damage, ale recoil zwiększa. I'm spread by. No dobra, to może. Ja pierdykam. Rocky, wiesz, że mogę sobie magazynek wziąć na samym początku i dobra, nie wiem czemu, ale Rocky, pamiętasz ostatni raz zginęliśmy tylko i wyłącznie przez to, że ja z tyłu sobie zostałeś po to, żeby ulepszać swoją broń. Ale jeszcze ktoś jest za nami. Zauważyłem także jeden problem, że. Gate A jest zamknięty, w sensie... Kurde, winda od gate A powinna być chyba na górze, co nie? Domyślnie. Dobra, idziemy przez gate nie. A. Nie! Nie, tak nie było. Panie Kocmołuch, potrzebujemy tutaj pana. Idę. Czy też... Tak! Dobrze mówiłem! Dzięki, Rocky! Ale nie wiedziałem... Nie masz szans! Ale ja... Ej, czemu ich nie było? Chyba zrobili taką salę taką kumpelską, że nie kubamy się ze Stepekiem. No, trzeba będzie. Ale bo to jest... Bo to jest on ich wyruchał, a nie... Ja już zauważyłem nawet na odcinku chociażby Bladiego, że zawsze każda runda kończy się tym, że personel klasy D z Stepekami uciekają tylko dlatego, że oni się ze sobą kumają. To tak nie powinno na niego, być. Ale to nie ma znaczenia ludzie, że Rocky się na niego spatrzył czy nie, czy ja się na niego patrzyłem, bo i tak klasy D patrzyli się na niego. Ja zdążyłem się na chwilę odwrócić. Więc... Ale nie, to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo i tak oni się na niego spojrzeli i cokolwiek na niego spojrzy. Dokładnie. To nawet weteran z tej windy mógł patrzeć, a pewnie patrzył. Dokładnie. Ja pierdolę. Pewnie patrzył, dlatego nawet jak się na niego nie patrzyłem, to mnie zabił. A przed chwilą jeszcze nawet biegał po tym asfalcie, bo no patrzcie, weteran się popał, no. I biega sobie. I biega sobie znowu i koniec. Ej, o Jezu, jak mocha. Medyk jeszcze. Czekaj, to pójdźmy na nasz ogólny, na klasy deck pójdźmy.
To byłem ja. Słuchajcie ludzie, to może zrobimy taką kumpelską zasadę, żeby się nie kumplować z tym, z STP-kiem, bo... Czemu? W sensie, o ile to jest spoko, to potem, no nie wiem, chociażby nawet jak sobie zacznie po odcinkach badnego czy cokolwiek, to zawsze każda runda kończy się tym, że klasa D i STP-ki uciekają, bo... Bo raz na raz mają ten. Jeszcze szczególnie SCP, ten nieśmiałek, to on potrafi całą rundę wygrać sobie samemu, a to dopiero no tak. Z połączeniu z tymi, nie? No, to dobra. Więc zrobimy taką kubelską zasadę, że po prostu nie kupamy się z SCP-kiem. SCP ma zadanie zrobić tak, żeby jak najmniej osób uciekło z ośrodka.